Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatniej sesji nagraniowej z gry Clash of the Titans na Nintendo DS. I w tym momencie zabieramy się za Insanity Island East bodajże. Aczkolwiek, mimo co się tutaj upewnię, żeby nie było, że jesteśmy jakby na Insanity Island East. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc dobra, poprzednim razem udało nam się przejść Entrapment Island, pokonując tajnego Tigera, najbardziej żałosnego bossa, chociaż dobra, nie mogę tutaj powiedzieć, że on był jakoś super żałosny, dlatego że skopał mi dupę. Ale jak się do tej gierki przejdzie tam z parę naście razy, to ten bossik będzie dosyć łatwy, ale no niestety na początku i gdy gra się w tę grę dosyć rzadko, no to boss będzie trochę sprawiał problem. I tam w tle mamy Cortex Bota, który sobie tam tańczy, jak widzicie zresztą. Na razie stoi, ale będzie se tańczył. Dobra, jak widzicie mamy 4378 mojosów. Pewnie się zapytacie, skąd je mam? Otóż udało mi się nadrobić wszystkie zaległe poziomy na 100%. Czy to z Entrapment Island, czy to z Insanity Island, West, czy tam z innego, kurde, świata. No i cóż, mamy tak w taki oto sposób wszystko nadrobione. I teraz pokażę wam jedną rzecz. Jak widzicie, mamy 6 na 8 kryształów, tak więc już tylko 2 kryształy nas dzielą od finału gry. Pamiętacie, jak ja stawałem zawsze w miejscu albo gdzieś tam zgadywałem imię danego tytana? Otóż mamy tutaj taką opcję jak Bestiary. Czyli jest to po prostu taki, powiedzmy, spis wszystkich tytanów, które spotkaliśmy w grze na chwilę obecną. I mamy tutaj imię każdego tytana i co on lubi, czego on nie lubi, jak mocno jest, powiedzmy, ile waży, ile ma metrów. Wiecie o co tutaj chodzi. Więc tutaj mamy, że tak powiem, pole z tytanami. To jest bodajże ile slotów? Czekajcie, 6, 12, 18 slotów na tytany i 6 ostatnich slotów to są bossowie. No, powiedzmy mini-bossowie, bo to Armadillo to raczej bym powiedział, że to jest mini-boss. No ale mamy tutaj chociażby tego Tiki M, którego już wam przedstawiłem. A jak nie przedstawiałem, to tam pewnie dawałem w edycji jakąś, jaką ma na imię. Mamy tutaj Porkurille, coś a la Scorporille, tylko że w wersji na DS-a. Phoenixa. Mogłem się w sumie domyślić, że on nazywa się Phoenix. Brata. Bouncera. Pandebre, Plaga, Welefanta, Bihonde, Spota, Gelshoffa, Joe Blowa, K-Modo, Spider Monkey, Rhino Strajcza oraz Witch Doctora. No i tutaj oczywiście bossów. Ale dobra, to są jakby takie rzeczy, które, takie niuanse, które w zasadzie mogłem już na początku tutaj, że tak powiem wam, o nich opowiedzieć. No ale skoro opowiadam o tym teraz, to chyba też jest dobry znak, bo przynajmniej wiecie, nie zapomniałem o tym ani nic i przynajmniej będziecie mieli teraz taki, powiedzmy, 100% let's play, bo jednak ja też tę gierkę poznaję z wami, bo jednak wy tej gierki możecie nie kojarzyć i ja za bardzo mogę jej nie kojarzyć. Dobra, tutaj koniec mojego pitalenia, zabieramy się za poziomy, ponieważ za bardzo tutaj przedłużam. Zbyt długie intro zrobiłem, muszę przyznać. Dobra. Cortex Lair, czyli Lerze Cortexa. Mamy tutaj regular playthrough oraz event rail grind. I my oczywiście sobie najpierw idziemy na event. Czyli po prostu na misję poboczną, w której będziemy mogli zebrać maski. Tiki maski. I cały czas nie wiem, czemu rozbraja mnie to, że tutaj są odgłosy ciężarówek czy innych samochodów. Po prostu takie śmieszne dosyć. I oczywiście sceneria się również zmieniła. Mamy teraz Laboratorium Cortexa. Tylko trochę takie bardziej zmodyfikowane laboratorium. Co oczywiście jest spoko, bo przynajmniej coś nowego to jest. A nie ciągle odgrzewane kotlety. Jestem ciekaw, czy tutaj jakaś Tiki Mask będzie, ale jak widzicie już jest Tiki Mask. Maska Tiki. Sprawdzamy teraz dalej, czy coś tutaj jest. Na razie nie widzę nic, na razie żadnej maski Tiki nie widzę, tutaj mamy, dobra. I na razie tylko 3 mamy? Aby na pewno są tylko tutaj 3? Wydaje mi się, że jest ich standardowo 5, aczkolwiek nie zdziwię się, jeżeli to będzie jedyny taki poziom, który będzie miał małą ilość tych Tiki mask. Tak jak wspominałem,
Bardzo mi się podoba wykorzystanie tutaj mask Tiki, dlatego że uważam, że w wersji na Game Boy Advance były one w taki dosyć dziwny sposób wykorzystane, jakby nudziło mnie trochę zbieranie jednego i tego samego w kółko, a tutaj to chociaż mamy, wiecie, różne jakby wzorki, jeżeli chodzi o te maski. W sensie inaczej one wyglądają, a nie tak samo, tylko że zmienia się co jedynie kolor, nie? Że na przykład, o, mamy taki sam wygląd maski, mamy, nie wiem, złotą, platynową, szafirową, wiecie o co chodzi. I zdobyliśmy klejnot za Rail Grind Event. Dzięki czemu mamy to już zaliczone. I dalej mnie w ogóle zastanawia, dlaczego Crash na tym arcie ma zielone spodnie. Ciekawe to jest dosyć. Dobra, to teraz nie będziemy lecieli w prawo, tą specjalną sekcją, którą zwiedzaliśmy, tylko polecimy teraz normalną. I jestem ciekaw, czy tutaj gdzieś będą maski, które ominęliśmy. Bo na razie mamy skrzynkę. Tak, jest jedna. Wiecie co? Zginę i zobaczymy, co było w tym tunelu po prawej stronie, bo tam coś mi się wydaje, że była też maska. I ogólnie podoba mi się to, co tutaj mamy po prawej stronie, takie, wiecie, zamarznięte coś. To troszeczkę przypomina mi jakby spotkanie z epizodem bodajże 11 w Titansach na PS2, gdzie tam mieliśmy właśnie też taką sekcję lodową, gdzie po raz pierwszy poznaliśmy tych Raticles. Okej, okay, opłacało się wtedy pojechać, dlatego że tam już mamy ostatnią maskę zebraną. No i subcio. No teraz możemy zobaczyć się w zasadzie na końcu tej planszy, dlatego że już nic szczególnego tutaj nie będę w stanie wam pokazać. Albo dobra, już i tak jesteśmy na końcu, więc to byłoby bez sensu. No, i dzięki czemu mamy ten oto event zakończony. Przedostatni event w grze, tak tylko podkreślę, dlatego że teraz jeszcze nam zostanie w drugim i zarazem ostatnim poziomie platformowym event. No ale dobra, teraz możemy już zabrać się za poziom Cortex Lair, leże Cortexa. Mamy do zebrania 96 skrzynek, 750 mojosów, jedną taką złotą maskę, ona chyba oznacza maskę z rundy bonusowej, bo zwykle w rundach bonusowych jest ta maska. No i pozostałe maski, które tutaj widzimy. Będzie to dosyć trudne, biorąc pod uwagę, że mamy 12 do zebrania i 4 jeszcze tutaj. Znaczy, w tym wypadku to mamy 9 do zebrania i 4, ale wiecie. Wiecie jak to jest, one lubią być w dziwnych miejscach pochowane. Ciężko mi jest nazwać ten poziom leżem Cortexa, dlatego że taki jakoś dziwnie zbyt spokojny ten poziom się wydaje. Chociażby po tej oto trawce, bo mam wrażenie, jakbyśmy cofnęli się do Wampa Island. Ale okej, nie będę tutaj kwestionował tego. Ej, ale ptaszki ćwierkające w tle są bardzo przyjemne dla ucha. Okej, okay. Mamy tutaj kogoś. A, jest Bihonda. Yo, Bihonda. I teraz zrobimy taki jeden trik. O, teraz będziemy mieli razy dwa mojosy. Jak zauważyliście, jest to całkiem przydatny trik, dlatego że on ułatwia ci no, zbieranie tego wszystkiego. On doskoczy, Bihonda? Ta, doskoczy, lightowo. I to dlatego mamy teraz razy dwa mojosy. Być może uda nam się jeszcze więcej tutaj wykrzesać, chociaż tutaj Bihonda chyba nie doskoczy, tak mi się wydaje. Mogę spróbować, ale szczerze powiedziawszy skończy się to, jak to się skończy, więc dobra, na wszelki wypadek zejdę. Łooo, kurde. Dobrze, że zszedłem, bo tutaj Bihonda na pewno by sobie nie dał rady. Patrzcie, jak go, kurde, z banana ciśniemy. I proszę, mamy znowu razy dwa mojosy. Tja, coś czułem, że to się skończy, jak to się skończy, więc teraz lepiej będzie się po prostu skupić na tych oto skokach, dlatego że jak widzicie, platformy, no, potrafią być mocno zdradzieckie, a ja nie lubię, jak platformy są mocno zdradzieckie. Chyba nikt tego nie lubi w grach. Dlatego tutaj się wyciszę, a wy se posłuchajcie tego, no, całkiem spoko soundtracku, tylko jest taki zbyt spokojny jak na
A bo dobra, już nieważne. Za bardzo się kurde wciągnąłem w gadkę, szmatkę. Checkpoint, więc tyle dobrze, nie? O! Ale by mnie gra strollowała, gdybym tutaj się nie cofnął, nie? Dobrze, że ta gra nie ma takiej gównianej zasady jak ta wersja na Game Boyach, że wiecie, przykładowo przyjdziecie sobie tutaj, nagle wam, wiecie, ta skrzynka zniknie z pola widzenia i nagle, ej, nie cofniesz się, bo masz dziwną, niewidzialną ścianę, która cię blokuje. To by było bardzo głupie, szczerze, ze strony gry. Ze strony twórców w zasadzie, no ale dobra, no gra też ma swoje jakieś dziwne zasady. Ile mamy już zniszczonych skrzynek? 10 na 96. Mam tylko szczerą nadzieję, że uda nam się tutaj zrobić pełne 100%, bo nie ręczę za siebie, jak będę musiał tutaj backtrackować. Naprawdę nie ręczę za siebie. W najgorszym przypadku po prostu pokażę ending, jaki pokażę i potem dokleję ten ending, jaki byśmy zdobyli za 100%. Bo mam save, który w zasadzie... No, w którym za wiele nie zrobiłem, co prawda, ale mogę to sobie nadrobić, nie robiąc 100%, i bym wtedy pokazał wam, co i jak. Czekajcie. Dokładnie tak, razy dwa. O, 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 o! Nowy tytan! Trzeba będzie zobaczyć, co to jest za typ. Teraz razy trzy mamy. O, świetnie! Co to jest za badass? Ho, kurde! Ej, zaraz zobaczymy, co to jest za tytan. Nie ma kija, kurde, w tym. Nie ma kija we wsi. Zniszczymy wszystko tym tytanem. Spójrzmy, czy tutaj nie ma czegoś za nami. Aby na pewno nic nie ma? Czekajcie, wejdźmy sobie w bestariusz. Jak on się nazywa? Polartów! O, proszę! Polartów! Połączenie Polara i tygrysa szablozemnego. Całkiem spoko, nie powiem, że nie. Całkiem w porze wyjście. 295 na 750. Jak będę robił właśnie taki trik, który wam teraz prezentuję z tą większą ilością mojosów, to jest szansa, że bez żadnych problemów zdobędziemy maskę za te, za mojosy. O! To jest nawiązanie definitywnie do epizodu tego. Do epizodu 18, co nie? Bo też był taki korytarz. Ci, co grali w wersję na PS2 na tą konsolę stacjonarną, to będą wiedzieli, o co chodzi. W sensie tą taką główną wersję tych Titansów, czyli wiecie, na X360, Wii i tak dalej. Ja pierdziele, ale fajne nawiązanie oni tutaj zrobili. Co jak co, ale takie coś to szanuję w opór, nie? Tej kurde Cortex, który trzyma chyba owoc łumpa, z tego co widzę. Mamy tutaj ładne okienko z widokiem na morze. Bardzo lubię coś takiego w grach. I w zasadzie filary i te same praktycznie, no dobra, może nie te same, ale podobne. Nie, tutaj są dwa takie same. Ale bieda z nędzą w takim pałacu, nie? Dobra, zobaczmy, co tutaj dalej mamy. Słyszę... A, widzicie? Kurde, schowana maska tutaj była. Ha, kurde, ładnie. I co, już tyle? Tyle tytanów? Nic więcej? A, widzicie? Tutaj są jednak. Będę się śmiał, jak się okaże, że ten... Że zdobyłem tyle mojosów, że pod koniec poziomu będę miał około 1000, nie? O, widzę, że to jest koniec pierwszej sekcji oficjalnie, więc siadamy. Okej, przekraczamy drzwi i mamy tutaj kolejną sekcję. Wiecie, co ja przez chwilę myślałem? Nie, ja nie myślałem, tyle chcę powiedzieć. A tak na serio? Myślałem, że po prostu tutaj będzie coś takiego, że jak wejdziemy tym... Oj, teraz szybko, żeby podkreślić, co chcę powiedzieć. Plagiem, no właśnie. Myślałem, że jak plagiem przekroczymy właśnie tą bramę, która jest naelektryzowana, to okaże się, że będę mógł
wiecie, przejść przez tą bramę, no bo jednak, no, prąd z prądem jak się stykają, to chyba jest dobrze, co nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, a tu się okazuje, że jednak nie. I co tutaj w ogóle mamy za tą szybą? Bo tutaj tylko widzę lód i zamarznięte ten pomieszczenie. Dobra, siadamy i siadamy na tego. O! Dziękuję, dziękuję. Razy dwa mojosy. 555 na 750. Teraz tylko też znaleźć rundę bonusową, co byłoby w miarę w porzo. I tutaj nic nie ma dalej. Okej, lecimy dalej. Myk, myk, myk. Zium! Na kurde... na brzusio, moi drodzy, na brzusio. Aha, i tyle z mojego zwiedzania, tak? To chcę ci mi powiedzieć. Sprawdźmy, czy aby na pewno tutaj nic nie ma, bo wiecie, twórcy lubią po prostu bawić się w takie trollmastingi i później wychodzi co wychodzi. Ale jak widzę, nic nie ma, więc zbiorę tylko to, co moje. Tu też nic nie ma, więc spadamy w dół. I mamy dwóch elefantów. Dobra, stoimy tutaj i myk, siadamy na drugiego. Expo, a raczej mojosy razy dwa, więc teraz trzeba zobaczyć, czy aby na pewno tutaj nie będzie dalszej sekcji. Tak, jest dalsza sekcja i mamy tutaj jakieś dziwne dwa wybory. Teraz pytanie, co jest rundą bonusową, a co nie? Dobra, jestem z wami z powrotem, sorry za to cięcie, miałem nagły telefon. Czyli tutaj wygląda na to, że mamy tutaj zwykłą sekcję póki co. Okej, kupuję to. Wbrew pozorom, tam mamy chyba rundę bonusową, o ile dobrze kojarzę. Mamy tutaj, ej, mamy tutaj kolejnego elefanta, warto byłoby może tutaj go osiąść. Byśmy mieli już expo razy 3. O, super. I zaraz się tam cofniemy. Cofniemy się tam, gdzie trzeba. O, proszę! Skrzynka z wykrzyknikiem. Co ona tutaj chce nam pokazać? Co to jest w ogóle za jakiś ten? Wiecie co? Ja może jeszcze tutaj nie pójdę, może jednak pójdę na tą rundę bonusową. Dobra, elefant, cicho sieć. I tak nikt cię nie słucha. 39 na 96, to nadal jest mało, kurde, jeżeli chodzi o skrzynki. Tak szczerze. Ale przynajmniej mamy już więcej mojosów, co oznacza, że mamy pewne, że dostaniemy maskę za te mojosy. Pytanie tylko, czy za tiki mask i za skrzynki dostaniemy. No ale dobra, cofnijmy się zatem i może zgińmy teraz, a raczej zabijmy tytana i pójdźmy tu. Aha, tutaj nie ma rundy bonusowej. O proszę, strollowany zostałem. Dobra, tam nic nie ma. A, i tak przy okazji możemy sobie też wzywać Aku-Aku, żeby sobie na nim pojeździć. Co jest fajne. A, i nie ma tutaj już tej rundy bonusowej, czyli zostałem ewidentnie strollowany. Dobra, to skoro w taki sposób się bawimy, to teraz pytanie, co tu jest za tym czerwonym czymś? Checkpoint mamy, dobra.